Telewizja w Polsce.pl, Marcin Fiołek. Mówimy dzień dobry z pięknych okoliczności przyrody w Parku Jazdowskim w Warszawie. Razem ze mną wiceminister sprawiedliwości, kandydat PiS na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana i witam państwa. Za nami, pewnie państwo widzą, kilka mieszkanek Warszawy intensywnie się rozgrzewa. I od razu pytanie do pana ministra, bo my też mieliśmy przyjemność przypadkowo spotkać się na boisku kilka dni temu wieczorem na warszawskiej Pradze. No ale fakt dzisiaj pisze, że przybył pan na ten mecz, o czym ja nawet nie wiedziałem, rządową limuzyną. Dlaczego? Dlatego, że i przed graniem, przed tą przerwą, żeby się chwilę poruszać, byłem w pracy i po tej przerwie byłem w pracy. To znaczy, no po to właśnie jest samochód służbowy, z którego korzystali wszyscy ministrowie od 1989 roku, ale jest tylko jedna różnica pomiędzy mną a nimi. Mianowicie ja za to płacę z prywatnych pieniędzy, oni nie płacili, a o tym się faktowi zapomniało, no ale to takie życie. Czyli rozlicza pan, rozróżnia pan podróże tą limuzyną na spotkania rządowe, ministerialne i na spotkania te wyborcze, kampanijne, na spotkania takie prywatne, jak ta gra w piłkę. Dokładnie, to jest, wszystko działa według starych zasad. Ja jak jadę na takie spotkania jak wczoraj, to oczywiście za to płacę, mimo że i wcześniej później jadę do pracy i tu samochód już mi przysługuje, ja mam tylko jeden samochód w domu. Jeżeli bym, inaczej powiem, to jest tak, że no, możemy oczywiście uznać, że za czasów Platformy było lepiej, bo oni nie płacili, albo możemy uznać, że no słuchajcie, no jednak ministrowie korzystali zawsze z samochodów służbowych, ale jest Patryk Jaki, który płaci, i byli ci poprzedni, którzy nie płacą. A może pójść jeszcze krok dalej, kończąc ten wątek, i systemowo zmienić to tak, by ministrowie rzeczywiście na spotkania prywatne, na tak miłe wieczory jak te na warszawskiej Pradze na Orliku, jechali komunikacją miejską albo własnym środkiem transportu? Czy tak, no własnym środkiem transportu, jak mówię, nie mogę, no bo ja mam tylko jeden samochód, który jest bardziej potrzebny żonie, bo jeździ na rehabilitację z dzieckiem, to po pierwsze. Czyli ja drugiego indywidualnego transportu nie mam. Natomiast jeżeli chodzi o transport publiczny, no dobrze, jeżeli w Warszawie będzie tak, że będzie zorganizowany transport publiczny, że wszędzie da się szybko dojechać samochodem i również z tamtego miejsca w moje kolejne miejsce spotkań da się dojechać nie samochodem, tylko komunikacją zbiorową, no proszę bardzo. Tylko póki tak nie ma, no to niestety mój czas to są też środki i gdybym miał, to są też zasoby. I gdyby doszło do takiej sytuacji, że ja poruszam się komunikacją publiczną, ale w związku z tym na przykład 2 godziny dłużej nie mam je w pracy. No to potem przyjdzie fakt i powie, no ale tu Jaki czegoś nie dopilnował w ministerstwie. To czego się nie zrobi, to będzie źle. Zostawmy piłkę nożną, chociaż forma pana ministra to już ode mnie refleksja całkiem niezła, przynajmniej jak na czynnego polityka, ale chciałbym przejść do Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ostatnio na konferencji prasowej pytałem panią prezydent o pana aktywność, o pana także zarzuty i pretensje wobec tego, co działo się przy okazji reprywatyzacji, i pani prezydent odbiła piłeczkę, mówiąc, że miał pan złapać tego byka za rogi, jeśli chodzi o ustawę reprywatyzacyjną, a ten byk pana poniósł, i tu cytat, może pan tylko oglądać rodeo z panem prezesem, co najwyżej, jeśli chodzi o tego byka. Dlaczego ta ustawa nie jest wprowadzona? Pani prezydent, widać, że już zostają takie głupawe bolmoty, zamiast się wytłumaczyć, jak to się stało, że rozkradziono tak gigantyczny majątek mieszkańców Warszawy, a część tego majątku trafiła do jej rodziny. No to łatwiej opowiadać o rodeo, niż wytłumaczyć, dlaczego ten majątek trafił do jej rodziny, dlaczego trafił do rodziny wiceprezydenta z Platformy, dlaczego tak się działo. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę, to ja państwu tak przypomnę, no ustawa rozwiązywałaby problemy w całej Polsce. Natomiast no w Warszawie, no przypominam, no był taki okres, że prezydentem Warszawy był profesor Lech Kaczyński. Nie miał żadnej ustawy i nie oddawał nieruchomości złodziejom ani swojej rodzinie. Przyszła pani prezydent i wszystko się zmieniło również, a stan prawny był taki sam. No to jak to jest? Dlatego no kiepskiej baletnicy i rąbek u spodnicy przeszkadza. Ale przyzna pan, że ta ustawa no, była jednym z pana priorytetów, przynajmniej jeśli chodzi o pracę wiceministra sprawiedliwości. Była duża konferencja prasowa, ciekawy projekt ustawy, a potem coś zazgrzytało i tego nie ma na agendzie. Znaczy, on dalej jest, tam toczy się proces legislacyjny, no, ale toczy się wolno. Oczywiście toczy się wolno, ta ustawa rzeczywiście ma wysokie recenzje, opinie nawet opozycji, fachowców, pozytywną opinię Rady Legislacyjnej, pozytywną opinię 5 zewnętrznych ekspertów, pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, co się rzadko w ogóle zdarza. No to stoi na przeszkodzie. No i w tej chwili no, myślę, że problemy międzynarodowe, no ale to państwo wiecie, no nie ja jestem premierem. Ja w tej sprawie zrobiłem wszystko, co obiecałem. To znaczy przygotowałem dobry projekt ustawy, który ma dobre recenzje, który na pewno rozwiąże ten problem. No tak piszą wszyscy fachowcy, którzy się na tym znają. I ten projekt ustawy cały czas jest i czeka na decyzję polityczną, ale tak jak mówię, nie ja jestem premierem. A nie jest to mały test na pana skuteczność albo brak skuteczności w tej kwestii? Gdybym był premierem, tak by było, ale nim nie jestem. Panie ministrze, to dopytam jeszcze o ustalenia portalu w Polityce.pl w sprawie pana Jakuba R., który w sprawie Nowakowskiego 16 ma nie składać wyjaśnień, nie obciążać pani prezydent Gronkiewicz-Waltz. Czy widzi pan tu jakiś szerszy, pogłębiony wątek tej sprawy, czy to po prostu prawo takiego oskarżonego do takich, a nie innych zeznań?
No to jest to oczywiście jego prawo, natomiast no, każdy już może to ocenić. To znaczy, to jest tak, że widać, że Jakub R. chwali Hannę Gronkiewicz-Waltz, Hanna Gronkiewicz-Waltz dała jemu pełnomocnictwo na wydawanie tych wszystkich złodziejskich decyzji reprywatyzacyjnych. No i jeszcze nie potrafią się ciągle do tego przyznać, mimo że wszyscy już wiedzą, jak było, oddawali nieruchomości na 150-letnie osoby. No po prostu, jeżeli ktoś chce sprawdzić, gdzie jest prawda, to wystarczy zobaczyć, kogo broni pan Jakub R., jeden z mózgów afery reprywatyzacyjnej, a broni Hanny Gronkiewicz-Waltz i to moim zdaniem wszystko jest jasne. Nie ma pan trochę żalu albo trochę nie jest panu szkoda tego, że afera reprywatyzacyjna nie odbija się takim echem w kampanii, jakim mogłaby się odbyć i ponieść także pana do wygranych w tych wyborach? Powiem tak, no, życie medialne w Polsce toczy się swoim tempem. I to jest oczywiste, że przewagę mają szczególnie w Warszawie media komercyjne, które generalnie sprzyjają Trzaskowskiemu i nie na rękę im jest pokazywanie afer Platformy Obywatelskiej, ale my robimy co w naszej mocy, aby pokazać prawdę, bo tylko prawda jest najciekawsza. A jest pan, czuje się pan powoli faworytem tych wyborów? Nie, nie jestem faworytem i nie będę nim do końca wyborów, dlatego że akurat ja jeszcze z wykształcenia politolog potrafię czytać wyniki wyborów, potrafię wejść na PKW, potrafię je analizować. No i Platforma ma ogromną przewagę w Warszawie, ogromną przewagę w Warszawie. Da się ją zniwelować? Ale ja wierzę, że da się ją zniwelować i da się przekonać nawet wyborców Platformy do tego, że Warszawa nie że Platforma nie wykorzystuje potencjału naszego miasta, że Platforma nie wykorzystuje potencjału stolicy i że po tych 12 latach, już trzech kadencjach, dajcie choć szansę jedną kadencję komuś innemu i wtedy będziecie w stanie ocenić. Wierzę, że nawet część wyborców Platformy da się przekonać, no bo inaczej nie da się wygrać. Dwie krótkie ostatnie kwestie obiecuję, panie ministrze. Wiem, że czas pana goni. Pierwsze to kandydatura Piotra Guziała na wiceprezydenta, jeśli pan wygra te wybory. Część konserwatywnych wyborców, także widzów naszej stacji, obawia się, że wpuszczenie Piotra Guziała, człowieka lewicy, do ratusza i oddanie mu ważnych gestii z pracy codziennej ratusza spowoduje, że ta prezydentura pana nie będzie konserwatywna, nie będzie, mówiąc kolokwialnie, prawicowa, ale właśnie będzie miała charakter lewicowy, tęczowy, z jakimiś rewolucyjnymi społecznie przesłankami. To muszę jeszcze wyraźniej powtórzyć komunikaty, które podkreślałem. Znaczy, podstawą współpracy mojej i Piotra Guziała jest myślenie o tym, że Warszawa ma być pragmatyczna, a nie ideologiczna. My w ogóle nie będziemy wchodzić w ideologię. A pamiętajcie państwo, że zasad i wartości, które są najważniejsze z punktu widzenia mojego, zawsze będzie bronił prezydent, a jeżeli wygramy, to prezydentem będzie Patryk Jaki i nic złego się na pewno w Warszawie nie stanie. Ale z drugiej strony jest tak, że musimy uczciwie powiedzieć, że Piotr Guział konsekwentnie od lat jest jednym z największych krytyków Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nawet większym krytykiem niż niektórzy radni prawicy. I robi to konsekwentnie, zbierając to wszystko, zbudował największy ruch społeczny. Pamiętajcie państwo, to jest tak, że nie chcecie, żeby Platforma, czy tak mógłbym się zwrócić do naszych wyborców, również, którzy oglądają państwa telewizję. Jeżeli Rafał Trzaskowski wygra wybory, to razem Platforma będzie rządziła w Warszawie 17 lat. To jest prawie połowę tego czasu, co PZPR. A Rafał Trzaskowski jest w tym sensie, o który pytają właśnie widzowie, gorszą wersją Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ponieważ Hanna Gronkiewicz-Waltz była osobą jeszcze, która deklarowała przynajmniej w sensie semantycznym przywiązanie do wartości katolickich. Rafał Trzaskowski już nie. To będzie zmiana jakościowa, jestem przekonany, że absolutnie, absolutnie na gorsze. I wtedy to będzie prawdziwa porażka. A my musimy zrozumieć, że naszą jedyną nadzieją na to, żeby wygrać wybory, jest przekonanie do czegoś, co ja jestem pewny jest prawdziwe. Mianowicie tego, że samorząd może być pragmatyczny, że może pragmatycznie rozwiązywać problemy mieszkańców i nie wchodzić w ideologię, tak jak robi to Trzaskowski i Platforma. Jakie pragmatyczne zadania ma pan dla Piotra Guziała, ewentualnie w ratuszu po wygranych wyborach? No proszę pamiętać, że to jest osoba, która jest znana jednak w samorządzie ze swojej skuteczności. Był burmistrzem Ursynowa, który notabene miał koalicję z Prawem i Sprawiedliwością i to była, i to wszyscy, znaczy znaczna część komentatorów oceniała, że to był naprawdę dobry zarząd dzielnicy, która naprawdę się szybko rozwijała i potrafiła uciekać od problemów ideologicznych. Dlatego i nic złego się tam nie działo, czyli to już jest sprawdzone. To jest naprawdę sprawdzona współpraca, która jestem przekonany, że może być kontynuowana w Warszawie. I też pamiętajcie, że razem też tworzymy duet, który ma swoją dynamikę i ma siłę, bo Piotrowi Guziałowi nie można jednego odmówić, że
to jest człowiek, który ma charyzmę. I ma charyzmę, ta charyzma się przydawała w krytykowaniu Platformy Obywatelskiej. Konsekwentnie to robił od lat w Warszawie. I ta charyzma może być też potrzebna, żeby podnieść Warszawę po rządach Platformy Obywatelskiej. Dlatego wspólnie tworzymy duet, który ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie ma dużo większe doświadczenie niż nasi konkurenci, ponieważ Piotr Guział ma doświadczenie 20 lat w samorządzie Warszawy. Ja w samorządzie mam doświadczenie 2 kadencje, a i Rafał Trzaskowski, i Paweł Rabie nie spędzili w samorządzie ani minuty. Ani minuty. Dlatego to może być kolejna nasza przewaga konkurencyjna w tej kampanii i stąd taka konstrukcja. A też z drugiej strony pamiętajcie Państwo, że to jest tak, że my często odwołujemy się w swoim programie do wartości ważnych dla Lewicy i Piotr Guział może być tego egzemplifikacją, jeżeli chodzi szczególnie, ja to mówiłem, jeżeli chodzi o politykę społeczną, pomoc seniorom, tutaj nie musi być pomiędzy nami sprzeczności. A zasad najważniejszych zasad pamiętajcie, że zawsze ja będę pilnował. Ostatnie pytanie, Jacek Wojciechowicz apeluje o debatę, o konkretach, o pomysłach, o przełożeniu tych wszystkich korespondencyjnych na razie pojedynków i rywalizacji na bezpośrednie starcie. Jest Pan gotowy do takiego starcia, czy sztaby w końcu zaczną rozmawiać poważnie o terminie i technicznych szczegółach debaty? Tak, oczywiście, już deklarowałem to wielokrotnie, jestem gotowy na debatę i w pierwszej, i w drugiej turze. Ale czy to się przełoży na konkret? Przełoży? Kiedy możemy spodziewać się takiego starcia w studiu bezpośredniego między Wami? Mój sztab podejmie takie dyskusje. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Warszawy. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia w kolejnych punktach programu.